Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. 3/5 trasy wędrówki, czyli 13,5 km, wiedzie przez łąki. Jaką długość ma cała trasa? Więc tak, skoro 3/5 to jest 13,5 km, to 1/5, ile to będzie? Trzeba podzielić 13,5 przez 3. Przecinek przepiszę do góry. W jedynce trójka się nie mieści, ale w 13 4. 4 razy 3, 12. 13 odjąć 12 to jest 1. Ściągam piątkę na dół. 15 na 3 to jest 5. 5 razy 3, 15. Nie ma reszty. I teraz wyszło mi, że 1/5 trasy to jest 4,5 km. A cała trasa to będzie 5/5, czyli 5 razy więcej niż 4,5. Pomnóżmy to. 4,5 razy 5. 5 razy 5, 25. 5 na dół, 2 do góry. 5 razy 4, 20. Plus 2, 22. Ile cyfr po przecinku? Tylko jedna. Więc przecinek jest tutaj. Wychodzi nam, że cała trasa ma 22,5 km. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.